Nie zamykając Ewangelii Jana, otwórzmy jeszcze Psalm 133 na tą okazję, bo to dobrze pasuje. Psalm 133. Jest to co prawda pieśń Dawidowa. Tak. Tak, 133. Ale my ją tylko przeczytamy bez śpiewania tym razem. Psalm 133. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olejek najwyborniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę Aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego. Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry syjońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Nie. I właśnie o tej jedności chciałbym dzisiaj pomówić, konkretnie o jedności w Kościele i o tym, co powinno nas jednoczyć. Bo jak przeczytaliśmy w psalmie, jest rzeczą dobrą, gdy bracia zgodnie mieszkają. I też sam Jezus modlił się o jedność dla nas. Jak czytamy od wersu 20 w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, co już czytaliśmy, że nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To jest modlitwa, którą się modlił Jezus o jedność dla nas i z Dziejów Apostolskich wiemy, że ta modlitwa była skuteczna. Przeczytam wam parę fragmentów, nie musicie się tam zwracać. W 1:14 ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z żonami i z Maryją, Matką Jezusową i z braćmi Jego. Potem 2:1. A gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. 4:32. A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. Także widzimy, że wierzący byli jednomyślni. I na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, bo tak naprawdę to jak można mieć z kimś jedność, jeżeli ma się różne poglądy, jeżeli nie myśli się tak samo. I zali dwaj z połem pójdą nie zgodziwszy się. Nie zamykając Ewangelii Jana, otwórzmy jeszcze pierwszy list Koryntian, rozdział 5. Pierwszy list Koryntian, rozdział 5, od wersu 11. Kiedyś słyszałem, jak jeden pastor mówił do swoich zgromadzonych, że nie obchodzi go, czy są komunistami, czy kapitalistami, czy co tam sobie myślą, bo jak mówił, nie jest dla Boga chwałą, jeśli zgromadzą się ludzie, którzy myślą identycznie o wszystkim, ale najbardziej go cieszy, kiedy zbiorą się ludzie o przeróżnych poglądach po to, żeby oddać mu chwałę. No i jest to wyjątkowo nieprawdziwe zdanie, bo oczywiście nie musimy mieć identycznego zdania w każdej sprawie, żeby być w Kościele, ale są pewne granice. Jeżeli nie uznajesz własności prywatnej, mimo tego, że Bóg powiedział jasno, nie kradnij, jeżeli mieszkasz z niepoślubioną sobie niewiastą, mimo tego, że Bóg jasno się wyraził na temat wszeteczeństwa, to nie będziemy mieć jedności, dopóki tak uważasz. I dopóki będziesz kradł czy uprawiał nierząd, nie jesteś w Kościele mile widziany. W 1 Koryntian, rozdział 5, od wersu 11. Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeśli by kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takowymi nie jadali. Albowiem cóż ja mam sądzić o obcych? A zaż wy tych, co są domowi, nie sądzicie, ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika spośrodku samych siebie. Także nie mamy się jednoczyć ze wszystkimi tylko po to, żeby się kumplować, ale mamy usuwać złośników spośrodku siebie. Żeby nie było wątpliwości, to zbawienie nie jest schodzenia do kościoła, także jak ktoś jest wyrzucony z kościoła, to nie znaczy, że od razu go posyłamy do piekła. Co najwyżej możemy wydać ciało szatanowi, żeby przez terapię wstrząsową się taki może ogarnął szybciej. Ale jeżeli ktoś faktycznie uwierzył, ale mimo to postanowił wieść żywot Samsona, który to żywot nie będzie błogosławiony, to mimo to będzie zbawiony. Jak cofniecie się w liście do Koryntian dwa rozdziały wcześniej, do rozdziału 3,
Tam w wersie 13 do 15 jest: każda robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie. A każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany. Wszakże tak, jako przez ogień. Czyli jak ktoś chce sobie budować po swojemu, nie na Chrystusie, to to może budować, wolno mu, tylko że ogień strawi jego dzieło i poniesie straty, ale on sam będzie zbawiony. Także kiedy jesteśmy zachęcani do jedności, to nie chodzi o to, żebyśmy się kumplowali ze wszystkimi, ale ma nas jednoczyć Słowo Boże. I wróćmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 17. I tam przeczytajmy wers 9. Jak za nimi proszę, a nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo twoi są. Czyli Jezus, prosząc o jedność, nie prosi o cały świat, tylko o tych, którzy są, o jedność tych, którzy są Jego. Dalej w 14 wersie. Jam im dał słowo Twoje, a świat je miał w nienawiści, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, aby się wziął ze świata, ale aby się zachował od złego. Nie sądź ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jakoś Ty mnie posłał na świat, tak i ja posyłam je na świat. I dalej w 20. Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w imię, w mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Czyli nie jesteśmy z tego świata, jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Tak jak śpiewaliśmy, świat nie jest domem mym. I nie mamy się jednoczyć ze światem, tym bardziej, że on nas nienawidzi przez to, że mamy Słowo Chrystusa. Ale mamy mieć jedność z braćmi i jest nawet napisane, po co mamy mieć jedność z braćmi. Po to, żeby świat uwierzył, że Jezus został posłany od Ojca. Także jednoczyć ma nas Słowo Boże. I nasze poglądy powinny być takie same, jak poglądy Biblii. I wtedy mamy szansę na jednomyślność. I nie należy zbaczać od tego, co mówi Biblia, na prawo ani na lewo, żeby mieć tą szansę na jedność. Bo na świecie mamy do czynienia z różnymi skrajnościami. Ci, co poszli za bardzo na prawo, mówią, że za kradzież trzeba obcinać ręce, że na alkohol trzeba wprowadzać prohibicję. Drudzy poszli na lewo, mówią, że i za morderstwo nie dają kary śmierci, a za cudzołóstwo w ogóle nie dają kar. A Biblia mówi w tych kwestiach jasno, jak kto co ukradnie, to ma oddać z nawiązką, a jak nie ma z czego oddać, to ma odpracować. Jak ktoś chce się upijać winem, to dopóki nie wchodzi nikomu w szkodę, niech się upija, to jest jego problem. Co do morderstwa, Biblia też mówi jasno. Jeśli by kto umyślnie przeciw bliźniemu swemu zasadziwszy się zdradą zabił go i od ołtarza mego weźmiesz go, aby umarł. I rzecze wszystek lud. Amen. Oczywiście my nie jesteśmy od wykonywania tych kar. Od tego jest władza, którą Bóg powołał. Po to została ustanowiona, aby wykonywać te sądy. Ktobykolwiek cudzołóstwa dopuścił z czyją żoną, ponieważ cudzołożył z żoną bliźniego swego, śmiercią umrze cudzołożnik, on i cudzołożnica. I to jest sprawiedliwość, której powinniśmy pragnąć. Jezus sam powiedział, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Poza tym myślę, że zwyczajnie lepiej by się żyło, gdybyśmy zamiast tej farsy, która jest w Polsce nazywana prawem, przestrzegali prawa Bożego. Może jeśli kto by się nie bał Boga, to chociażby bał się o swój własny tyłek, zanim poszedłby zdradzić swoją żonę i zniszczyć życie sobie, jej i swoim dzieciom. Władza jest postanowiona ku pomście źle czyniących, a ku chwale dobrze czyniących. Po to Bóg ustanowił władzę, to jest jej zadanie. Po to, żeby mordercy, cudzołożnicy, kłamcy i złodzieje się jej bali, a nie żeby dostawali od niej nagrody. Władza nie powinna nagradzać pedałów za ich zboczenie, dając im czyjeś dziecko do adopcji po to, żeby mogli je molestować.
sodomici, czyli te bezrozumne bydło, pedały i pedofile powinni być zabijani tak samo jak mordercy. Jak mówi Biblia, mąż także, który by z mężczyzną obcował sposobem niewieścim, obrzydliwość uczynili oba, śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. A jak ktoś mówi rzeczy typu, czy nie wiesz, że przywrócenie zasady oko za oko, a ząb za ząb sprawi, że wszyscy będą ślepi i szczerbaci? To takiemu, nawiązując do tego, że mądry ma oczy w głowie swej, a głupi w ciemnościach chodzi, odpowiadam. Wyciągnij łeb z tej ciemności i uświadom sobie, że Gandhi, który jest autorem tego tekstu, Mahatma Gandhi, nie był chrześcijaninem, smaży się teraz w piekle, między innymi za to, że drwił sobie z sądów bożych. Nie chcemy mieć jedności z kimś, kto uważa, że lepiej od Boga wie, co jest dobre. Nie chcemy mieć jedności ze światem i z Gandhim, który mówi nienawidź grzecha, kochaj grzesznika. Chcemy mieć jedność w Jezusie Chrystusie. Otwórzcie psalm 11. Słowo Boże mówi jasno, że jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Nie mówi, że nienawiść prowadzi do ciemnej strony mocy. Nie mówi, że, ale mówi, że wszystko ma swój czas. Czas na miłość, czas na nienawiść. Świat próbuje nam dzisiaj mówić, że nienawiść jest czymś złym, że to zła energia, niepozytywne emocje, ciemna strona mocy. Ale Biblia mówi, że Bóg jest światłością, a żadnej ciemności w Nim nie masz. I w psalmie 11 od wersu 5 możemy przeczytać, że Pan doświadcza sprawiedliwego, ale niepobożnego i miłującego nieprawość ma w nienawiści dusza jego. Wyleje jako deszcz na niepobożnych sidła ogień i siarkę, a wicher będzie cząstką kielicha ich. Bo sprawiedliwy Pan sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego. A Bóg nie jest hipokrytą. Bóg nawet nie lubi hipokrytów i się ich czepia w piśmie. Jezus też nie lubił hipokrytów. I jeżeli są ludzie, których On sam ma dosyć, to my też nie musimy wszystkich miłować, tym bardziej, że napisano świętymi bądźcie i że ja jest święty. Poza tym, żeby okazać ludziom miłość, to nie trzeba się z nimi kolegować, chodzić z nimi do jednej piaskownicy. I żeby okazać komuś miłość, trzeba mu powiedzieć, jak być zbawionym, a nie kolegować się z nim, żeby mu się wydawało, że wszystko jest w porządku. Poza tym, czy zauważyliście, że ci sami ludzie, którzy mówią, że mowa nienawiści jest czymś bardzo złym i w ogóle jak coś myślisz źle o kimkolwiek, to masz wielki problem ze sobą, to są ci sami ludzie, którzy mówią, że cudzołóstwo i aborcja są w porządku? Czy zgraja cudzołożników i morderców, która myśli, że jak nazwie dziecko płodem czy embrionem, to może je spokojnie zamordować, chce nam mówić, co jest dobre, a co nie? To Bóg ma nam mówić, co jest dobre, a co złe. Nie żaden filozof, Sokrates, Platon czy inny zboczeniec, nie mistrz Joda, nie Gandhi, który cierpi teraz męki w piekle razem z Janem Pawłem II i z matką Teresą, nie świat, który nie wie, gdzie jest góra, a gdzie dół, który nie odróżnia swojej lewej od prawej ręki. Ale Słowo Boże, bo początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Przyjaźń ze światem to nie przyjaźń z Bogiem. I nieważne, czy uczyłeś się czegoś od kołyski, czy nauczyłeś się czegoś na studiach, jeżeli coś jest sprzeczne z Biblią, to jest to nieprawda. Jeżeli od dziecka słyszałeś, że człowiek pochodzi od małpy i widziałeś to w każdym filmie i w każdym serialu i wszyscy wielcy tego świata w kółko to powtarzają, a Biblia mówi, że szóstego dnia Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą, to jak myślisz, kto ma rację? Z kim chcesz mieć jedność? Z małpami czy z Bogiem? Ze światem czy z Bogiem? Otwórzcie jeszcze piątą Mojżeszową w 27 rozdziale. Piąta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Jest tam bardzo dobry przykład jedności w zgromadzeniu, które zgodnie mówi Amen. 27. On będzie od wersu 15. Tam jest dobry przykład zgromadzenia, które zgodnie mówi Amen na ogłoszenie sądów bożych.
I my tak samo, słysząc sądy Boże, powinniśmy zgodnie mówić Amen. Piąta Mojżeszowa, 27, od 15 wersetu. Przeklęty człowiek, który by czynił obraz ryty albo odlewany, obrzydliwość pańską robotę rąk rzemieślniczych, choćby to postawił na miejscu skrytem, wtedy odpowie wszystek lud i rzecze Amen. Przeklęty, kto lekceważy ojca swego i matkę swoje i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który przynosi granice bliźniego swego, a rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który zwodzi ślepego z drogi, aby błądził i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który wywraca sprawiedliwość przychodniowi, sierocie i wdowie, a rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by obcował z żoną ojca swego, by odkrył podołek ojca swego i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by obcował z jakimkolwiek bydlęciem i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by obcował z siostrą swoją, córką ojca swego albo córką matki swojej i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by obcował ze świekrą swoją i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by zabił tajemnie bliźniego swego i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, który by brał dary, aby zabił człowieka krew niewinną i rzecze wszystek lud Amen. Przeklęty, kto by się nie został przy słowach zakonu tego, aby je czynił i rzecze wszystek lud Amen. Otwórzmy jeszcze psalm pierwszy. I ja nie mówię, że jestem bez grzechu i że jestem w tym wszystkim doskonały. No akurat może w tym, co wymieniliśmy, to raczej tak. Ale nie miałbym problemu, gdybym popełnił którąś z tych rzeczy, żeby wykonał mnie na mnie karę. Jakbym popełnił cudzołóstwo, to bym chciał być ukamienowany bardzo chętnie. Uważam, że to jest sprawiedliwy sąd. Ale jak czytam te fragmenty, to bardziej żałuję, że nie wiedziałem tego wcześniej. Bo gdyby ktoś mi powiedział, że tak się rzeczy mają, że to jest to, co jest dobre, to mogłem sobie zaoszczędzić sporo kłopotu. W psalmie pierwszym czytamy, przeczytajmy cały zresztą. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada. I wszystko, cokolwiek czynić, będzie poszczęści się, lecz nie tak niepobożni, ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata, przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, ale droga niepobożnych zginie. Także dążmy do jedności, tak jak mówi psalm, nie chodźmy w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stójmy. Jeżeli nie możesz się dogadać z ludźmi w swoim kościele i zastanawiasz się, czy to już tylko ty sam wierzysz Biblii, to być może miejsce, w którym jesteś, nie jest kościołem Jezusa, tylko jakimś może odłamem kościoła rzymskokatolickiego czy jakąś sektą. Jeśli wierzysz, że wszystko, co jest napisane w Biblii, jeżeli wierzysz we wszystko, co jest napisane w Biblii i irytują cię już ludzie, którzy mówią, że to nie te czasy, to się zmieniło, to już nieaktualne, to nie daj sobie wmówić, że jesteś zbyt radykalny. Nie daj sobie wmówić, że nie jest tak, jak jest napisane w Biblii. Tylko zostaw to towarzystwo, bo dopóki będziesz obstawał przy tym, że Biblia ma we wszystkim rację, nie będziesz miał z nimi jedności. Przyjdź do nas, wzrastajmy razem w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i wykonujmy razem pracę, którą Jezus nam powierzył, czyli usługiwanie pojednania, głoszenie Ewangelii. Otwórzmy jeszcze list do Hebrajczyków, 10 rozdział. List do Hebrajczyków, rozdział 10. Bo w Warszawie mieszka ponad 3 miliony ludzi, podobno. A na tą chwilę jest nas trochę za mało, żebyśmy dotarli do wszystkich, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. A naszym celem jest, żeby każdy w Warszawie usłyszał o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Więc miejmy jedność w wypełnianiu przykazania, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest fragment z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, ostatni werset, nie musicie się tam zwracać. Tam jest też mowa o innych rzeczach, oprócz głoszenia Ewangelii. I znam takich, co chcą się skupiać na tej drugiej części fragmentu, mówiących o językach, truciznach, wężach, ale o pierwszej części za głośno nie chcą mówić. A może by właśnie zacząć od pierwszej części, od głoszenia Ewangelii. Może się zdarzy, że jak trafisz na jakiegoś Chińczyka i zaczniesz mu mówić Ewangelię, to w cudowny sposób nagle usłyszycie w swoim języku. Nie wiem, ale jeżeli coś takiego jest możliwe, to prędzej w takiej sytuacji, niż jak będziesz ładował manę w jakiejś świątyni. Przeczytajmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wers 24 i 25. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym więcej widzicie, iż się on dzień przybliża. I na koniec chciałbym jeszcze przeczytać fragment z listu do Filipian, drugi rozdział listu do Filipian od wersu pierwszego. To jest parę kartek wcześniej przed Hebrajczykami. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, dopełnijcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący, nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Nie upatrując każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.